Od pewnego czasu Olga Kalicka zdaje się być nową ulubienicą polskiego show biznesu. Dzięki roli w rodzince.pl zyskała sympatię widzów, co zaprowadziło ją do Tańca z Gwiazdami, gdzie wystąpiła u boku Rafała Maseraka, zajmując drugie miejsce. Co więcej, trafiła jej się niepowtarzalna okazja, aby poprowadzić pierwszą edycję programu World of Dance, w czym nie przeszkodziła jej nawet ciąża. Choć Oldze Kalickiej i jej chłopakowi Cezaremu dość długo udawało się ukryć informacje o ciąży, to od momentu, gdy gwiazda nie była w stanie już zachować swojego stanu tylko dla siebie, chętnie pokazuje się w internecie. Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami celebrytka wciąż nie rezygnuje z obowiązków zawodowych. Choć jej brzuch z dnia na dzień zdaje się być coraz większy, Kalicka była nawet w stanie poprowadzić finał tanecznego show. Od wielu lat zarówno polskie, jak i zagraniczne gwiazdy decydują się na sesje ciążowe. Te odważniejsze, jak na przykład Demi Moore czy rodzima Natasza Urbańska, ośmielają się zapozować nago i wystąpić na okładce magazynu. Niektóre postanawiają wykonać sesję podczas wakacji, zatrudniając do tego swoich partnerów, czego idealnym przykładem jest Ania Wędzikowska. To akurat nie spotkało się z pozytywnym odbiorem fanów. Internautki krytykują Anię Wędzikowską za leżenie na brzuchu w ciąży, niesmaczne zdjęcie. Depę pokazywać całemu światu. Idąc za przykładem koleżanek z branży, Olga, zafascynowana swoim błogosławionym stanem, zdecydowała się na pamiątkową fotografię. W niedzielę aktorka opublikowała na instagramowym profilu zdjęcie przedstawiające ją w czarnej sukience trzymającą się za olbrzymi brzuch. Wydaje się, że aktorka zainspirowała się brytyjską piosenkarką Adele, co nie umknęło uwadze jej bacznych obserwatorów. Wyglądasz jak Adele, przypominasz Adele, Adele, ale w wiele piękniejszej wersji, a ja myślałam, że to Adele, komplementowali w komentarzach fani celebrytki. Zobaczcie wystylizowaną Olgę w ciężarnej odsłonie. Rzeczywiście przypomina wokalistkę. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.